Jak traktowani są seniorzy w Polsce? Wyczuwam to, że jednak ludzie starsi są traktowani przez osoby, które ich obsługują, że nawet nie trzeba im tłumaczyć, i tak nie zrozumieją. Jeżeli nie mają zaplecza jakiegoś rodzinnego, rodziny przy sobie czy kogoś bliskiego, kto mógłby z nimi pójść załatwić pewną sprawę, to tak traktuje się ich troszeczkę na zasadzie pernoga. Nawet ostatnio byłam prywatnie, nie z funduszu lekarza, to tak pani doktor chciała jakby mnie już po prostu się pozbyć. Jak ktoś nie radzi sobie na przykład z wypełnieniem jakiegoś wniosku online czy coś takiego, to wtedy mogę pomóc. No, niektórzy nie dają szans już osobom starszym, bo już bardziej są skreśleni. W 3 szpitalach mama była i tak jak najszybciej chcieli się jej pozbyć. Tak, jeden pan doktor powiedział, no bo mi tu zajmuje łóżko. Seniorzy są chyba trochę wykluczeni w Polsce, jeśli chodzi o system zdrowia? System. Nie uważam tak. Nie powiedziałabym, że są wykluczeni. Równie dobrze są traktowani jak... Wydaje mi się, że tak. A dlaczego nie? Aha. Oczywiście, że tak. Widujemy ich w przychodniach, są zlecane badania dla nich, ciągle mają, tak mi się przynajmniej wydaje, jakieś kontrolne badania. W większych miastach tak, natomiast te mniejsze środowiska, no to już mogą być trudniejsze sytuacje. Jak wykupię sobie tutaj, zapłacę za lekarza jako prywatnego, to mam szybszy dostęp do lekarza, a tak to szukaj tatka latka. Córkę mam lekarza, w związku z tym opiekę taką, jest lekarzem domowym. Mam opiekę super zagwarantowaną. Są rodziny, które jednak dbają o swoich emerytów, o tych swoich seniorów. No to ci na pewno są lepiej zaopiekowani. Na przykład u mnie muszę iść rano w kolejkę, żeby pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Czeka się na wizytę długo, potem pod gabinetem też się długo czeka. Na 26 rok do chirurga naczyniowego. Osoby młodsze niejednokrotnie mają łatwiej, bo wejdą sobie do internetu, wyszukają w Google'ach terminy leczenia i znajdą szybszy termin. Mój tata mają 93 lata, on ledwo telefon odbiera. Przyznam, że w internecie jestem noga. Znaczna część społeczeństwa chyba przespała troszeczkę tematu kilka lat temu. I jakby to przyspieszenie... Wsparcia od wnucząt, żeby sobie poradzić z internetem i z całą nowoczesnością dzisiaj. Właśnie teraz młodsze osoby to uczą się takie rzeczy w szkole, a starsi to nie teraz. To właśnie muszą teraz pomóc z tym. Chciałbym się wiele nauczyć, ale nie ma mnie kto tego nauczyć. Zapisy do lekarza, czy cokolwiek to syn czy synowa mi załatwiają. No ale są osoby, które nie mają takiej podpory. Pomagam swoim rodzicom, na przykład jeżeli oni coś potrzebują, to spokojnie wytłumaczę. Tak jak mój tata po 90 roku, no to nikt o nich już nie dba, nie myśli. Jakaś opieka powinna być bardziej tutaj ukierunkowana właśnie na tych seniorów, tych, którymi się nie ma kto zaopiekować. Bo ja na przykład teraz bez mojej córeńki to bym nic, byłabym jak mucha we mgle.